ostatnia festiwalowa dyskusja. Chciałam tylko tak tutaj, Radek przedstawił już naszych dzisiejszych gości, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że Ewa jest filmoznawczynią, ale jest też specyficznie znawczynią kina współczesnego, ale też filmu niemieckiego. Natomiast Tytus jest historykiem, który zajmuje się specyficznie również i bada służby, tajne służby, w związku z czym myślę, że tutaj nasi goście jak ogóle pasują do dzisiejszego filmu. I chciałabym rozpocząć... Chyba tak. No. ...pytaniem do Tytusa właśnie, jak ty jako historyk odbierasz ten film? Na ile ten film cię przekonuje? Tutaj czytaliśmy w tych napisach końcowych, film jest inspirowany autentycznym przypadkiem, autentyczną historią. Ty na pewno wiesz trochę więcej o tej historii. Na ile jako historyka, badacza tajnych służb tutaj ta historia cię przekonuje, ta opowieść cię przekonuje? Zacznijmy od ostatniego zdania, które powiedziała Ola. W drugim zdaniu tego komentarza prawnego, ja wiem, że część z Państwa czuła się znużona prezentacją, prawda, wszystkich możliwych. O ile obsada jest jeszcze zrozumiała, natomiast nie wiem, spis hoteli, tak, i sponsorów i ubezpieczycieli jest czasami, może być interpretowany jako niepotrzebny. Oczywiście wynika to najprawdopodobniej po pierwsze ze zobowiązań finansowych producentów i instytucji, które współfinansował film, a dwa, jedno z najważniejszych zdań, o którym powiedziała Ola, to to, że rzeczywiście producenci wskazywali, że nie aspirowali do tego, żeby film był wierną rekonstrukcją historyczną przypadku związanego z ostatnią egzekucją. Dlatego też z jednej strony oczywiście, patrząc na rzeczywisty przypadek oficera i pracownika Głównego Zarządu Wywiadu Stasi, Wernera Teske, można mieć w dużej części konkretnych scen wątpliwości do tego, czy nie są one przerysowane z punktu widzenia potrzeb dramaturgii, potrzeb budowania określonych scen. I na pewno to z punktu widzenia osoby, która czytała akta, czytała, czy zajmuje się badaniami naukowymi dotyczącymi tajnych służb NRD-owskich głównie, rzeczywiście może to wywołać z perspektywy profesjonalnej dysonans. Natomiast w odróżnieniu od innych filmów, które są być może Państwu znane i zajmowały się tą tematyką, wydaje mi się, że główną wartością tego filmu jest po pierwsze ponadczasowość i pokazanie tego, w jaki sposób, jak trudne, jak tragiczne mogą być, czy mogły być w państwach realnego socjalizmu wybory dotyczące własnych, osobistych, zawodowych i pozazawodowych relacji między jednostką a ówczesnymi resortami bezpieczeństwa, które jeszcze wtedy, bez naszej obecnej wiedzy na ich temat, bazowało na omnipotencji, czy też na domniemanej omnipotencji, na domniemanej wszechwładzy. To jest pierwsza sprawa. Dwa, i oczywiście atmosfera beznadziei, atmosfera tego, że jakakolwiek forma przygotowania sobie jakichś relacji z tego typu resortem, z tego typu instytucją, musi skończyć się źle. I ta relacja nie ma założenia, nie ma dobrego końca. A teraz jak patrzysz, no bo tutaj tak czytam, wiemy, że film jest oparty o historię niejakiego Wernera Teske. To jest postać autentyczna, prawdziwa, tak, historyczna. Tak. No i teraz tutaj zostało to jakby sfabularyzowane, nie? Tak. Przekonuje cię to, w jaki sposób ta historia została opowiedziana tutaj? I tutaj mam na myśli jakby cały szereg spraw. Tak, westchnienie. Znaczy, ona mnie nie przekonuje, bo znam prawdziwą historię i prawdziwa historia jest spójna. Ja wiem, że to źle albo dziwnie brzmi, jest to jakiś wątek do późniejszego rozwinięcia. Film jest zbiorem opowieści. Można się czasami zastanowić, czy zbiór klisz, przepraszam za zwrotnie, dopracowanej prezentacji PowerPointa, czasami ten film tworzy takie wrażenie. Film czasami jest niespójny i być może posłuchamy Ewy z punktu widzenia filmoznawczego. W filmie znajduje się też zbyt dużo niedopowiedzeń. Mimo, z jednej strony oczywiście one są atrakcyjne dla Państwa. Nie znają Państwo sentencji wyroku. Nie wiedzą w zasadzie Państwo,
z jakiego paragrafu, jak rzeczywiście, za co został oskarżony, jak brzmi sentencja wyroku. Nie wiedzą państwo, kim on jest, bohater filmowy. Dlaczego? Widzą państwo, słyszą państwo, że on prawdopodobnie w mieszkaniu konspiracyjnym otrzymuje zobowiązanie. I pozornie to zobowiązanie polegałoby na pracy etatowej. Pozornie, tak to wygląda. Ale z punktu widzenia historyka jest to przygotowanie do tajnej współpracy i my wiemy, że jakby prawdziwy bohater był najpierw tajnym współpracownikiem, a dopiero został ukadrowiony, jak to się mówi, w nomenklaturze. Przy czym w kolejnych kadrach filmu, w kolejnych scenach słyszycie państwo bardzo jasne i klarowne niemieckie słowo Führungsoffizier, oficer prowadzący. Gdyby bohater filmowy był etatowym oficerem, nie miałby oficera prowadzącego, miałby przełożonego, którego w pewnych okolicznościach można by nazwać mentorem, to nie zachodziłyby przesłanki, które widać w filmie, która każda osoba zajmująca się profesjonalnie właśnie wie, że to jest metoda i z mojego punktu widzenia mamy do czynienia raczej z tajną współpracą, a nie z etatem. Dobra, czyli prawdziwy Werner Teske, zanim tutaj do Ewy skierujemy jej pytanie, prawdziwy Werner Teske za co został skazany? Prawdziwy Werner Teske został skazany za coś, co ja nazywam myślozbrodnią. Pojęcie znane państwu z roku 1984 Orwella. Zarówno w procesie dotyczącym zbrodni sądowej, bo to, co widzieliście państwo na końcu, było klasycznym mordem sądowym. I tak został to postępowanie sądowe, tak w taki sposób zostało ocenione już po zjednoczeniu Niemiec. Został skazany za coś, czego nie zrobił. W trakcie przesłuchania tylko jedyny raz przyznał się, że przemyśliwał o ucieczce na zachód. Jakie konkretne rzeczy zostały przy okazji zostały wykazane. W tle widzą państwo zdradę. Rzeczywista zdrada dotyczyła osoby, która dotyczyła Wernera Stillera. Jest to jedno, oficera, rzeczywiście oficera Stasi zajmującego się wywiadem naukowo-technicznym, fizyka, jedna z najważniejszych zdrad i najbardziej brzemiennych w skutkach w historii głównego zarządu wywiadu. Doszło do wielu zatrzymań, wielu wyroków skazujących byłej Republice Federalnej. Ta zdrada spowodowała radykalne środki, nazwijmy to współcześnie audytem. W całym zarządzie wprowadzono kontrolę, co się okazało. Bohater rzeczywisty miał duże skłonności depresyjne, to jest po pierwsze. To była osoba mrukliwa, to była osoba, która miała wyjątkowo duże kłopoty, jeżeli chodzi o nawiązywanie kontaktów z ludźmi, więc widzą państwo, tu już jest podstawowe pytanie, to właściwie dlaczego on został zatrudniony, skoro kontakty z ludźmi, które są niezbędne do werbowania tajnych współpracowników, on ich tych kontaktów nie miał. On, proszę państwa, rzeczywiście defraudował pieniądze, bo nie radził sobie z werbunkami. Defraudował pieniądze dla agentów, defraudował je po to, żeby mieć na alkohol. Dochodziło do defraudowania kwot kilkudziesięciu tysięcy marek zachodnio-niemieckich, czyli poważnych sum. W momencie prowadzenia tego audytu i tych kontroli okazało się, że on jako pozornie matematyk, czyli osoba, która powinna dość precyzyjnie i schematycznie albo z zachowaniem określonych reguł prowadzić dokumentację, archiwizować dokumenty, miał całkowity rzekomo chaos w swoich szafach. Tak? Wyszły oczywiście sprawy defraudacji. On rzeczywiście wspomniał, że próbował, tak, że myślał ten jeden raz o ucieczce. Z tego powodu miał przechowywać dokumenty również poza domem. Czyli jeżeli pojawiłyby się argumenty skłaniające do jakiegoś wyroku skazującego, do udowodnienia pewnych nieścisłości albo nadużyć, to one miały tylko i wyłącznie charakter ten, o którym mowa krótko w filmie, że właśnie doszło do jakiejś malwersacji, defraudacji. Natomiast, i to jest kwestia zarówno tego procesu, który odbył się w NRD, jak również interpretacji sądu, który po 90 roku zajmował się zbrodnią sądową, że żeby można było skazać kogoś, przestępstwo musi zostać zrealizowane. W tym przypadku tego nie było, tak? Mhm. Dobra, to teraz chciałabym, żebyśmy odeszli na chwilę tutaj od tego, od tej historii i skupili się na filmie. Na filmie, który jest fabularny. Tak myślę, że to generalnie to jest taka na pierwszy oka taka uniwersalna historia o konfrontacji jednostki z systemem. Co ty, Ewo, jako filmoznawczyni mogłeś tutaj dodać? O czym dla ciebie jest również jeszcze ta historia? Albo nie wiem, gdyby pogłębić tutaj trochę tę
interpretacją. Ja przedstawię Państwu zupełnie inny punkt widzenia i to nie jest, o czym ta historia jest również, tylko ja bym powiedziała, o czym ta historia z filmoznawczego punktu widzenia jest głównie. Otóż tutaj jest pewien problem w pozycjonowaniu filmu wobec rzeczywistości. Film rządzi się swoimi prawami jako taki przykład sztuki narracyjnej, której rolą jest opowiadanie historii. Film fabularny tym bardziej, chociaż dokumentom też proszę za bardzo nie wierzyć. To znaczy żaden dokument oczywiście nie odzwierciedla rzeczywistości w takim stanie, w jakim my myślimy, moglibyśmy przypuszczać, że ją odzwierciedla, czy też jak my byśmy ją widzieli. I tutaj ten film jest bardziej o tym, jak młodzi twórcy, ponieważ Franciszka Sztynkel, reżyserka, jest młodą artystką filmową i fotograficzką, o tym, jak młodzi twórcy widzą dzisiaj NRD. Nie o tym, jakie było NRD. To nie jest film o Teskem, prawda? To jest film o tym, w jaki sposób dzisiaj Niemcy, i jeżeli ten film jest pokazywany za granicą, czyli publiczność też międzynarodowa radzi sobie, w jaki sposób oswaja, czy może oswoić historię NRD. I tutaj ja bym nawiązała do głosów dosyć krytycznych, które pojawiły się w takiej opiniotwórczej prasie niemieckiej, w tygodnikach, w dziennikach, a propos tego filmu. Otóż bardzo wielu krytyków zarzucało taką westernizację, czyli zachodnio-niemiecką perspektywę. Proszę zobaczyć, to jest paradoks, bo Niemcy są zjednoczone, prawda, już 3 dekady, a nadal się mówi o wschodnio- i zachodnio-niemieckiej perspektywie. No więc ta zachodnio-niemiecka perspektywa tutaj dla wielu krytyków niemieckich jest bardzo widoczna, a oprócz tego była mowa też o takiej swoistej folkloryzacji NRD, co nie odsyła do ludowości, tylko do pewnego, ta folkloryzacja jest takim tylko hasłem wywoławczym, to odsyła do pewnego spojrzenia bardzo skonkretyzowanego na dany problem. I tutaj to NRD, jak w innych filmach niemieckich również, istnieje przez pryzmat reżimu. Prawda? Tutaj mamy Stasi, mamy taką historię, która odsyła, nie wiem, czy Państwo widzieli, oscarowy film z 2006 roku, Życie na podsłuchu. To są historie oczywiście nietożsame, ale jest metamorfoza głównego bohatera, są zamknięte środowiska, tutaj zresztą w warstwie estetycznej dbałość o scenografię, kolorystyka, jest parę takich rzeczy, które są wspólne. Więc to jest bardziej opowieść o nas dzisiaj recypujących czy odbierających NRD niż o tym NRD rzeczywistym. I ja bym, tak jak tutaj Tytus mówił, że jemu się nie zgadzają pewne fakty historyczne, no to ja Państwu powiem, trochę będziemy się wyzłośliwiać chyba teraz nad tym filmem, bo mnie się nie zgadzają takie fakty filmowe tutaj. Czy nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale jest duży, dosyć duży brak spójności w tym scenariuszu. Ja myślę, że problemem tego filmu jest scenariusz. Otóż główny bohater raz mówi do swojego kolegi piłkarza na pan, znaczy raz mówi do niego na ty, najczęściej mówi do niego na ty, mówi, że byli przyjaciółmi, że się znali, tymczasem co pisze na papierze toaletowym? Pana żona nie jest chora, prawda? To jest pierwsza taka podstawowa niespójność. Tych niespójności jest dosyć dużo. Jest też pewien kłopot z montażem, z zestawianiem ze sobą scen, kiedy widz nie bardzo wie, przynajmniej w pierwszym momencie, czy bohater jest w NRD, czy jest w RFN, ponieważ te sceny są ze sobą styczne, są porobione takie elipsy montażowe, że my nie mamy jakby jako widzowie możliwości prześledzenia losów, na przykład podróży, prawda? Oczywiście ona nie musi być pokazana, ale jakoś te przeskoki między państwami powinny być zaznaczone, żeby się przyjemniej oglądało, żeby to było bardziej spójne. Co więcej, proszę sobie przypomnieć taki moment, kiedy bohater, ten piłkarz, jest znaleziony w wannie, prawda, po popełnieniu samobójstwa, i ta rolka papieru jest w ogóle niezużyta. Czyli co, on w ogóle w tym czasie długim nie korzystał z toalety, tymczasem my widzimy w życiu głównego bohatera, że on przeżył bardzo dużo rzeczy w NRD w tym samym czasie. I z mojego punktu widzenia problem polega na tym, że jakby filmoznawczo tutaj jakby prześledzić, ja nie czytałam scenariusza, ale to co widzę, to jest albo problem na poziomie scenariusza, albo problem na poziomie montażu tego filmu. Także tutaj no, takie zarzuty właściwie czysto techniczne również. Czysto techniczne, ale też jakby zarzuciłaś, że jest jakby sporo pewnych no, takich klisz dotyczących, czy stereotypów dotyczących samego NRD, nie?
też wcześniej o tym rozmawialiśmy, ale jakby na ile dotyczą te stereotypy, dotyczą również RFN, bo jednak myślę, że możemy się zgodzić, że również RFN zostało pokazane bardzo stereotypowo, tak. Nie? Co jakby... Tak, no to o czym powiedziałaś, NRD jest takie jednokolorowe, prawda, jednowymiarowe, tutaj nie ma niczego innego poza tymi brązami, jakimiś takimi zieleniami ewentualnie. Tymczasem RFN to jest dom publiczny, w którym oni są na dyskotece, nieletnie właściwie prostytutki i osoba z bezdomnością, z syndromem bezdomności, prawda, to jest to, co on widzi, jak wychodzi z tego domu publicznego. Tego człowieka, który siedzi na ulicy, na kartonach. Czyli NRD, RFN zostało zawarte w takiej pigułce. No dzisiaj przy takich możliwościach, jakie mamy, przy takiej wyobraźni też filmowej, jaką już mamy dzisiaj po zjednoczeniu Niemiec, takie obrazy są nie do końca trafione, wydaje mi się. To znaczy, one bardzo spłycają problem w gruncie rzeczy, czyli ten dostęp do historii, dostęp też do psychologii tej postaci. Czyli ja jako widzka, abstrahując od tego, czy filmoznawczy mam tło, czy nie, ja nie wiem, jaka jest motywacja tej postaci. Dla mnie ta jego metamorfoza jest zawarta właściwie w zdaniu tej kobiety, z którą on się spotyka, którą też prowadził. Tej, która zachodzi w ciążę z tym drugim piłkarzem zachodnioniemieckim. I ona do niego mówi w pewnej scenie, zmieniłeś się. I to jest, mm-hmm. to jest wyrażenie, tak, wyrażenie po prostu jednym zdaniem jego metamorfozy. Tylko ja tego nie widzę. Ja tego nie widzę na ekranie. Ja nie widzę tego w nim. Mimo tego, że ten aktor jest fantastyczny aktor, proszę Państwa. Zresztą no, tutaj wszyscy zgadzamy się co do tego, że oczywiście jego twarz, jego gesty, jego spięcie, prawda, wyrażają bardzo dużo. To jest aktor przede wszystkim teatralny, co też wydaje mi się jest tutaj widoczny. Mniej filmowy, bardziej teatralny. Ale tego się nie udaje, według mnie, nie wiem, bardzo jestem ciekawa Państwa opinii, bo według mnie tego się nie udało reżyserce wyłuskać. Jakby też nie widziałaś takiego momentu przełomowego, który zupełnie. Jakby... Znaczy ja po prostu mówiąc kolokwialnie tej historii metamorfozy nie kupuję. Ja nie wiem za bardzo ani dlaczego on godzi się na współpracę, ani dlaczego on przeżywa to nawrócenie. Tak, bo ja też cię pytam, nie? Czy on był rzeczywiście taki jakby naiwny, czy nie? Ta jego twarz jest taka bardzo naiwna, nie? Nie wiem, Tytus może. Pierwsza scena, jedna z pierwszych. Zatrudniają państwo, zakładamy, tak? Przyjmujemy ten wątek, że zatrudniamy oficera w wywiadzie tajnej służby. I zatrudniamy go, idąc po niego, do gate'u na lotnisku, gdzie 250 osób w samolocie widzi, że przychodzi dwóch tajniaków i bierze faceta. No to doskonały pomysł, jak na rozpoczęcie pracy w tajnej służbie. Nikt nie widzi, zachowujemy konspirację, prawda, nikt nie widzi, pan od kół, drużyna przyszła piłkarska go pożegnać, tak, i nigdy w ogóle na żadnym lotnisku się nie rozniesie, że weszło dwóch tajniaków, prawda, i skasowało kolesia i trabant podjechał na lotnisko i to ma być wiarygodne. No dobra, ale to może filmowo było potrzebne. No on się pojawia, tak? Nie wiemy, czy jest zawodowym oficerem, nie wiemy, czy jest tajnym współpracownikiem. No ja wiem, że on był 2 lata tajnym współpracownikiem, tam prawdopodobnie popełniono jakieś błędy, nikt nie zauważył, nie wiem, jego dysfunkcji psychologicznych. Ja nie wiem, co się dzieje w trakcie jego szkolenia. Zobaczcie Państwo, mówiłaś słusznie, że nie widzisz metamorfozy, tak? Nie widzisz punktu przejścia. Ja widzę z kolei nierówność. Z jednej strony mamy jakiś dylemat, tak, naszego bohatera. Ale zobaczcie Państwo, na początku on jest ewidentnie zafascynowany tym, co robi. Siedzi po nocach, szuka tych związków między osobami, które miały być rozpracowywane. Chce, prawda? Chce pojechać i chce uczestniczyć w rozmowie operacyjnej, w rozmowie o charakterze operacyjnym. Potrzebuje tego. Co mówi mu jego mentor, oficer prowadzący, przełożony? Słuchaj, ty nie możesz pojechać, bo nie spełniasz warunków formalnych. Jakich? Nie jesteś żonaty. Jest to najważniejszy warunek formalny, jak rozumiem, żeby przeprowadzić rozmowę operacyjną. Dobrze. A pojawiają się te poszczególne elementy, które mogłyby być złożone razem i sygnalizować nam, że coś się dzieje. Tak, że on ma jakieś wątpliwości. No dobrze, ma te wątpliwości, natomiast kiedy on rozmawia zlecając zawarcie znajomości z piłkarzem, kiedy on musi zawieźć dziewczynę celem przeprowadzenia zabiegu, kiedy on
otrzymuje określone zlecenia, na przykład w trakcie pierwszej rozmowy w zoo, no to nie wygląda on na osobę, która jest targana jakimiś przesadnymi wątpliwościami natury operacyjnej, czyli co, ma jakieś rozdwojenie jaźni. I to dosyć profesjonalne, tak? Bo najpierw się zachowuje, a potem nie. Tak, że coraz cięższe zadania dostaje, mimo wszystko. No, jakby jeszcze jedna, zupełnie, nie chcę powiedzieć, że groteskowa, bo to jest nieuczciwa. Tak się zdarzyło, że jakąś chwilę pracowałem jako przewodnik w tajnym więzieniu Stasi. Jeżeli państwo, też z uwagi na praktyki i jakby pracę dla innych instytucji, widziałem jedno z miejsc, które było wykorzystane do przygotowania filmu, czyli centrale, tak, w berlińskiej dzielnicy Lichtenberg, gdzie mieściła się centrala Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Jeżeli państwo sobie wyobrażają, już nawet abstrahując od resortu bezpieczeństwa NRD, tak wjeżdżają sobie państwo, czyli ja rozumiem, że nie ma żadnej kontroli, można sobie tak pociągnąć z piersióweczki, tak, przed wejściem do pracy w takim ministerstwie. No przecież scena późniejsza w filmie, że on myje zęby. On nie robi tego z uwagi na to, żeby atmosfera pracy była miła i żeby nikt nie poczuł, nie wiem, zapachów śniadaniowych bohatera, tylko on robi to po to, bo po prostu chce wyeliminować opary alkoholowe. Ja się pytam, w jaki sposób, jak przeszedł przez kontrolę, która nie poczuła tego. Maseczkę miał? On może. Ja wiem, że ja rozumiem państwa, że ta argumentacja może się wydawać przesadzona. Tak, ale to są pewne elementy, które jakby wynikają ze znajomości, nie wiem, relacji korporacyjnych wewnątrz takiej instytucji. Ja bym chętnie otworzyła. Aha, jeszcze jedna rzecz, przepraszam. Jadą państwo na rozmowę operacyjną do tak zwanego obszaru operacyjnego, którym był Berlin Zachodni, Republika Federalna Niemiec oraz Polska. Tak? Operacjanskie bit było również, tak był definiowany PRL. Idą państwo na rozmowę z agentem, biorą bloczek. Tak, gdzie znajdują się inne jeszcze rachunki, tak, za jego pieniądze. On podpisuje przy państwu. I muszą państwo przejechać przez granicę, tak, kontrolowaną przez aliantów, Straż Graniczną NRD i państwo biorą bloczek, żeby podpisać. No to jest trochę, z całym szacunkiem, to jest brawurowe. Jednak. Ja bym bardzo chętnie teraz otworzyła dyskusję, bo tutaj już widzę, że są głosy, czy pytania, komentarze, uwagi, także zapraszamy. Taka jedna uwaga, w czym ja dostrzegam wartość tego filmu, no bo zastanawiam się, ile do Polski dotarło niemieckich filmów opowiadających o podsłuchiwaniu w latach 80., o NRD, o Stasi. Przychodzą mi na myśl dwa filmy. O jednym już tutaj Ewa wspomniała, Życie na podsłuchu, film nagrodzony Oscarem. Z kolei 3-4 lata temu trafił do Polski taki film Balon, który był oparty na faktach i opowiadał też o udanej ucieczce z NRD dwóch rodzin, które uciekły balonem. No i teraz tamte filmy pozostawiały widza z poczuciem satysfakcji, bo bohaterom się udawało. Udawało im się z tej grozy wyzwolić. Tutaj nie mamy szczęśliwego zakończenia, więc to już jest jakiś pozytywny aspekt moim zdaniem tego filmu, że ten film jednak tę grozę nam uświadamia. Tłumaczy, że to nie było tak po prostu łatwo wyzwolić się. Podzielam natomiast te uwagi co do metamorfozy bohatera, jego dosyć takiej nieprzekonującej postawy. Ja na coś innego tutaj zwróciłem uwagę. On zaraz na początku filmu, kiedy zostaje zwerbowany, no rzeczywiście jest niezwykle naiwny, ale już zaraz w kolejnych scenach, nie tylko tutaj, tak jak profesor powiedział, jest zafascynowany tym, co robi, ale on jest też całkiem sprawny. On się, tak, on tak. się biegle posługuje tak, tymi metodami, tak. Chociażby w tej rozmowie z tą dziewczyną, tak, którą tak. podstawia. No to mi się kłóci z jego naiwnością, ale może to ja jestem naiwny, że nie wierzę, że człowiek jest zdolny do takiej gwałtownej zmiany. Dobrze, przekazuję dalej. Dziękuję. Czy ja mam odpowiedzieć na to pierwsze pytanie o filmach? Dwa tytuły też dla państwa. Oba idą, znaczy oba są związane z dwoma ścieżkami, czyli tej ścieżki takiej z miłym zakończeniem albo bardziej wiarygodnym i ścieżki takiej bardziej ponurym. Pierwszy Przez Warszawę do wolności, Tuesday Day Air. Film raczej dokumentalny o ucieczkach, w pełni dokumentalnych o ucieczkach, rozmaite formy tych ucieczek, czyli udana, nieudana, do ambasady Republiki Federalnej Niemiec w 1989 roku. On troszkę nie
pasuje, powiedzmy, dokładnie do tematu. Film drugi, redaktor Rosalii Rumaniec. Moja rodzina i szpieg. Związany delikatnie ze Stasi, bardziej z polskimi służbami. Polski nielegał, który jest wprowadzony do bramy. Redaktor go znalazła, tak, był oficerem, który pracował na podwójnej tożsamości i wszystkie osoby w dwóch przypadkach, które chciały dowiedzieć się, co dzieje się z prawdziwą tożsamością, łącznie z osobą, z tak zwanym wtórnikiem, czyli z osobą, która była dawcą tej tożsamości, on też, oni ginął. Ginął w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach. Także tam nic się dobrze nie kończy. Łącznie jest rozmowa z byłym nielegałem rzeczywiście i też sceny i obraz też tego, w jakiej on był formie w momencie. Bo była, znaczy, to była duża kombinacja, żeby w ogóle go skłonić do rozmowy. To było pewne, znaczy postawiono w pewnym momencie w sytuacji z zaskoczeniem. Bardzo ciężki, oba filmy były nagrodzone. On jest, znaczy oba są do znalezienia, jak myślę, w sieci. Oczywiście to nie jest film, który, nie wiem, znajdował się w jakiejś dystrybucji kinowej, czy był prezentowany w ten sposób. I rzeczywiście, no, jeżeli słowo niszowe albo bardzo niszowe, tak, byłoby tutaj wiarygodne, no rzeczywiście, ale w tym się zgadzam. No pamiętajmy, że jeżeli mówimy również o życiu na podsłuchu i o tym, no to wartością tego filmu, który jest, że ta atmosfera, życie na podsłuchu było jednak bardziej łagodne. To raz i dwa. Tutaj mamy, niezależnie czy to jest wiarygodne, czy nie, osoba rezygnuje, chce wyjść z systemu. Główny bohater życia na podsłuchu przyjmuje konsekwencje swojej postawy, ale do końca pozostaje lojalnym żołnierzem tego systemu, bo jego problem polega na tym, że on w ten system wierzył. On w ten system wierzył, ten system zbudował. I pamiętajmy, że w życiu na podsłuchu on również kształci nowe kadry tego systemu. Ania, Ewa jeszcze chciała coś powiedzieć. Ja chciałam zapytać, ile z Państwa widziało życie na podsłuchu? Bo ja z kolei, to dużo, to jeszcze sobie pozwolę do tego nawiązać, bo ja bym powiedziała, że coś zupełnie przeciwnego, że życie na podsłuchu nie jest mniej drastyczne, ponieważ tam główna bohaterka, w ogóle w życiu na podsłuchu fajniejsze, jeżeli mamy to tak ważyć te racje, jest to, że jest główną bohaterką kobieta. Tam jest dużo jednak takich przykobiecych wartości i elementów opowiedzianych, ale życie na podsłuchu jest też filmem, który jakby trafiał w taki nerw czasu też, to znaczy to był taki moment, kiedy Niemcy w ogóle wysyłały na przykład do walki o Oscary, wysyłały filmy historyczne, tak zwane, w cudzysłowie historyczne. To albo była wojna, druga wojna światowa, albo terroryzm z podznaku frakcji Czerwonej Armii, albo oczywiście historia NRD-owska. I życie na podsłuchu się świetnie w to wpisało. Z kolei tutaj, w tym filmie, żeby tak nie mówić tylko złych rzeczy, to ja bym zadała pytanie reżyserce bardzo chętnie. Jaka była grupa widzów, ta docelowa? Dla kogo ona ten film zrobiła? Bo jakby Państwo spojrzeli na plakat tego filmu, co jest bardzo takie interesujące, żeby śledzić plakaty filmowe. To ten plakat przypomina do złudzenia plakat filmu A Most Wanted Man, bardzo poszukiwany człowiek, takiego filmu o agentach, o szpiegach, rozgrywa się sprawa pomiędzy CIA, rządem Stanów Zjednoczonych, Europą, Niemcy są zresztą współproducentami tego filmu i te dwa plakaty są bardzo do siebie, mogą sobie Państwo wygooglać, bardzo do siebie podobne. I mnie się wydaje, że reżyserce chodziło też o dotarcie do takiej grupy ludzi, którzy poszukują jakiegoś takiego gatunkowego filmu, thrillera, właśnie o agentach trochę, ale żeby to było uwiarygodnione, to oczywiście sięgnęła po, bo to jest zawsze taki zabieg ciekawy w filmie i też jeszcze więcej widowni ściągający po autentyczną historię, o której w gruncie rzeczy jako osoba urodzona późno dosyć i po tej zachodniej stronie Niemiec, no właściwie nie miała, przynajmniej z własnego doświadczenia, pojęcia, to znaczy miała je być może niewielkie. I to wydaje mi się, że jeżeli byśmy w tym rejonie ten film zakorzenili, to on się broni. Znaczy on jako thriller taki, powiedzmy, prawda, o agentach, no jest w porządku. Już tylko tam było jeszcze... No.
Ja tylko krótko, mimo wszelkich niedociągnięć, też chciałam trochę obronić ten film, bo ja nie doszukiwałam się tam właściwie przełomowego wydarzenia w życiu bohatera. W ogóle nie czytałam tego filmu w taki sposób. Natomiast to, co moim zdaniem mi się udało, to pokazanie uwikłania w system. Uwikłania człowieka, który on akurat nie został pokazany od początku. Mówię o punkcie, to jest punkt widzenia odbiorcy, tak? Nie historyka, nie osoby, która ma jakiekolwiek pojęcie na temat NRD i Stasi, tylko takie sztampowe, standardowe obrazy. No więc mamy człowieka uwikłanego, być może na początku naiwnego, aczkolwiek on mi się wcale nie wydaje naiwny. No, ja odbieram go jako karierowicza i tutaj dla mnie pewnym atutem tego filmu jest właśnie to zachodnio-niemieckie spojrzenie na ten problem, bo to Stasi to tak w zasadzie takie korpo trochę. Tak zostało pokazane, co moim zdaniem no, może być to kontrowersyjne, ale z drugiej strony, z mojego punktu widzenia, przełamuje trochę takie przyzwolenie, że otóż na temat NRD mogą tylko mówić i pisać ci ze wschodu i można pokazywać tylko dysydentów albo tych bardzo niedobrych agentów Stasi. A to przecież nie było wszystko takie czarno-białe. Więc dla mnie to jest pewien atut tego filmu, mimo wszelkich niedociągnięć. Natomiast scena śmierci to chyba była najmocniejsza, jaką widziałam. Ponieważ problem nie jest w tym, że Niemcy z Zachodu nie mogą opowiadać takich historii, bo to byłoby absolutnie bzdurne. Natomiast to, że Niemcy Zachodni zaanektowali sposób spojrzenia wschodni i Niemcy Wschodni, których nie ma dzisiaj prawie w ogóle, przynajmniej procentowo, jest to kompletnie niesprawiedliwe. Nie ma ich obecności w kinematografii niemieckiej, tej zjednoczonej, to jest fakt. I to, że jakby po tych liczbach też widać, po historiach, jakie się opowiada i właśnie z jakiej perspektywy, widać to, że NRD z całą swoją tradycją filmową, firmy produkcyjnej, państwowej, DEFY, po prostu przepadło w momencie zjednoczenia i Niemcy Zachodnie absolutnie wszystko zaanektowały, jest faktem. To tak, jest, z tym ja trudno właściwie polemizować. Miałam co innego na myśli. Miałam na myśli na przykład to, w jaki sposób felietony reagują na to, kto tworzy, kto ma prawo opowiadać o NRD, tak? W jaki sposób ma prawo opowiadać. Kiedy widzimy oburzenie w kręgach no nie wiem, dziennikarzy, literaturoznawców na przykład, ponieważ pewne tematy są nieakceptowalne albo pewien sposób patrzenia na NRD, literaturę, kulturę. Tylko to miałam na myśli, a to jest oczywiście fakt, no to niestety wiemy. Tutaj pani przekaże jeszcze. Ja zgadzam się z panią, która tutaj przed chwileczką mówiła o tym, że to jest film o uwikłaniu się w system i o tym, że nie ma ucieczki z niego. Natomiast nie zgadzam się ani z panią, ani z panem Radkiem, że nie jest pokazana w tym filmie przemiana. Mianowicie, moim zdaniem to wyraźnie widać przy stole, kiedy jest spotkanie tego większego zespołu i kiedy mówi się o tym, że lekarz przekazał diagnozę żonie. I tutaj po prostu od razu widać, jak zmienia się twarz głównego bohatera i w zasadzie od tego momentu zaczyna się jego próba wyjścia z tego, która oczywiście no, nie może się skończyć powodzeniem. Poza tym też moim zdaniem to, co pani zarzuciła jako taki dysonans filmowy, że na papierze toaletowym ten główny bohater zapisuje: pana żona nie jest chora, a wcześniej byli na ty. No to dla mnie no to jest oczywiste, on nie mógł napisać inaczej, ponieważ przekazałby od razu komunikat dokładnie, więc chodziło o jak najbardziej ogólny i dlatego myślę, że właśnie tak to napisał. I dla mnie to żaden nie jest dysonans filmowy. Także dziękuję bardzo. Tutaj jakby ten moment dla mnie, prawdę mówiąc, też był wyraźny, tego spotkania, podczas którego, bo ja mam wrażenie, że tak następuje pewna gradacja zadań, które on otrzymuje, nie? Tak. I to jest też takie bardzo wyraźne i jakby w kontekście tego, że on sam ma żonę, którą kocha, co wynika tutaj z filmu, tak? To ten moment, w którym ma rzeczywiście, który dowiaduje się o metodach, tak, wobec dobrze, to jeżeli żony mogę, bohatera jest jakby zachować ten wątek. Rzeczywiście jest ta scena, zgadzam się. I w tym momencie mamy pierwszą próbę wizualizacji przez niego tego sprzeciwu. Znaczy on wstaje, chce wyjść. Co się dzieje? Jeden z przełożonych nakazuje mu usiąść, on wykonuje to polecenie i potem realizuje kolejne zadanie.
Czy no faktem jest, że jakby trudno, bo jest już na tyle uwikłany, okay, że nie zagrażając dobrze sobie i swojej rodzinie, nie jest w stanie jakby z tego się wyrwać, nie? To dobrze. Dobra, to jeszcze to idźmy, tak. Adam? To wobec tego pytanie do profesora. Jako historyka, czy były takie sytuacje, że ludzie właśnie byli tak uwikłani, ale udawało im się zakończyć jakoś tą współpracę? Czy to jest tutaj akurat ten wątek jest też przesadzony, czy nie? Mamy przykłady zakończenia. Czy była droga wyjścia z tego systemu uwikłania? Oczywiście naprawdę, w prawdziwym NRD, prawda? Formalnie rzecz biorąc, nie. Natomiast odnosząc się do tego, że historia jest trochę podrasowana, raczej przypadek Teske jest przykładem trochę niestandardowego podejścia. To znaczy normalnie. Teske to jest rocznik 42. To jest pokolenie wychowane całe życie w NRD, gdzie określone zachowania łącznie z przyzwoleniem na tajną współpracę, ja nie chcę powiedzieć, że dużej części jest akceptowane społecznie, ale jest po prostu przyjęte. Nie jest, to nie jest ani trauma, ani to się nie spotyka z jakąś dużą formą infamii albo odrzucenia. Tam trafiały raczej osoby, których rodzice pracowali, gdzie robiono dużo, albo gdzie jakby socjalizacja była już tak duża, że pewien pomysł na wyjście raczej by się nie pojawił, tak powiem. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z inną, mniej zmilitaryzowaną strukturą, gdzie odcień szarości jest więcej, pojawiają się konkretne przypadki wyjścia i to są przypadki z Polski. Mamy postać pana pułkownika Adama Hodysza, który później już po 89 roku również przez jakąś chwilę kierował. Znaczy on był skazany, tak? Udowodniono mu pomoc demokratycznej opozycji, a później po 89 roku kierował delegaturą jeszcze ówczesnego Urzędu Ochrony Państwa w Gdańsku. Natomiast dlaczego powiedziałem z jednej strony nie? No bo mamy przypadek jeszcze dużego zbioru archiwalnego, który się określany po niemiecku mianem Rosenholz, tak? Czyli akt kartotek tajnych współpracowników HVA, które się odnalazły w Stanach Zjednoczonych, tak? I ktoś te akta je przekazał i najprawdopodobniej to doszło z uwagi na zdradę, więc jeżeli pojawiały się już takie mocniejsze przypadki, to z uwagi na przesilenie polityczne. Ale generalnie, jeżeli chodzi o strukturę nie. Problem jest, jeżeli też, skąd się wziął ten przypadek. Główny Zarząd Wywiadu był strukturą w dużej części autonomiczną, której wieloletni szef Markus Wolf był osobą raczej, której poziom intelektualny o wiele przekraczał, czy był o wiele wyższy niż poziom przeciętnego wysokiego oficera Stasi i, nie, no i to był duży problem. To był duży problem, jeżeli chodzi o relacje między Wolfem a Erichem Mielke i jest polska literatura i pojawiają się też jakby takie wątki, że ostatecznym końcem również Wolfa było to, że on postawił na Gorbaczowa. Tak? I to ten fakt, że później Teske został skazany na karę śmierci, był również jakąś formą kolektywnej kary dla tego całego środowiska, jako takiej kary na postrach, żeby pewne rzeczy tam się po prostu nie działało. Ale z drugiej strony właśnie przypadek Wernera Stillera pokazuje, że również w takim środowisku mogło dojść do zdrady, tak? Ale to na takiej zasadzie, że po prostu nie ma systemów idealnych, tak? Tak. Niezależnie od tego, że rzeczywiście wschodnio-niemiecka Stasi no zbliżała się bardzo mocno do ideału niemalże z powieści Orwella. Żona do końca, do 89 roku myślała, że mąż jest w więzieniu. Mimo, że rzeczywiście zwłoki zostały skremowane. Można powiedzieć, że fabularna prośba bohatera w mowie końcowej została również spełniona. Ona otrzymała nową tożsamość, zmieniono jej miejsce zamieszkania. Tak, tak, tak. Natomiast rzeczywiście ona była, przepraszam za zwrot, ona była wierna w tym sensie, że ona cały czas myślała, że on żyje. To znaczy, ja to chciałem się podzielić pewnymi takimi wrażeniami, bo akurat jestem z tego rocznika, który to NRD przeżył, że tak powiem, w młodości. Bo studia zacząłem w 1968 roku
od 69 co roku jeździłem na 2-3 miesiące właśnie do NRD, no bo łatwo było wyjechać tam, a chodziło o to, żeby po prostu poznać żywy język niemiecki i spotkałem się z bardzo wieloma przejawami właśnie tego ich systemu, bo system NRD-owski wbrew pozorom, mimo że był socjalistyczny, to od Polski się bardzo różnił i to przez cały czas. To oczywiście. Prawda? No miał pan, oczywiście był, korzystał pan z ruchu bezwizowego, tak? Tak, prowadzony tak. Na początku lat 70. Ja, ale ja jak pierwszy raz pojechałem do Poczdamu, no to tam byłem traktowany jako pracownik normalny i zbierałem udział na przykład w zebraniach związków zawodowych, gdzie prelegent zawsze musiał Lenina w to wkręcić, ale to aż mnie, to w nas w tych czasach w Polsce już o tym tak nie mówiło, prawda? Potem już jak się NRD skończyła, kiedyś też uprawiałem bieganie i tu na maraton przyjechał właśnie człowiek, który się właśnie opowiadał nam, był ofiarą właśnie Stasi. No człowiek rzeczywiście psychicznie zniszczony zupełnie. Więc tu ja ten film odbierałem właśnie jako jednak pewien taki, czułem tą atmosferę tej takiej tempej służbistości, która nie tylko, nie wiem, bo w Stasi akurat nie byłem, nie miałem z tym nic do czynienia, ale nawet w takich stosunkach w pracy to też było widać, to było zupełnie inaczej niż u nas w Polsce, prawda? I także no, proszę, wspomnę całe mnóstwo, ale to nie będę już o tym teraz opowiadał. Tak? Przełożony, ten główny, tak, ten starszy pan, przepraszam za zwrot, który oburza się, widząc poszczególne sceny telewizyjne i jakby wskazując tą podstawową linię postępowania, czy ten podstawowy rozkaz dotyczący jakby rozpoczęcia prac operacyjnych, rzeczywiście jest bardzo wiarygodnym przełożonym. Natomiast jakby w rzeczywistej Stasi ci wszyscy podoficerowie i pracownicy stali po prostu na baczność, tak? A tutaj ten niższy przełożony, pan w okularach z brodą, pozwala sobie na dosyć swobodną rozmowę z nim, trzyma ręce w kieszeniach. Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego jest instytucją na poły zmilitaryzowaną i to zmilitaryzowaną radykalnie, gdzie tego typu swoboda, nawet gdyby to był, nie wiem, nawet gdyby to był syn Erika Honeckera, nie pozwoliłby sobie na tego typu rzeczy. Zgadzam się, że w tym to o czym pan mówi, rzeczywiście jest bardzo trafne i prawdziwe. Jeżeli już mam dobrze, tak? Obronimy tak, żeby też było, jakby w świecie jest równowaga. Rzeczywiście obraz ten ostatniej części filmu, tego jak funkcjonuje system penitencjarny, w cudzysłowie oczywiście, no jest bardzo prawdziwy, tak? Są tam sceny, prawda, słyszeliście państwo, to ten taki zwrot Schlafstellung, tak? Niestety to jest, więźniowie nie mogli rzeczywiście nawet usiąść na łóżku, byli kontrolowani gdzieś co od 5 do 7 minut za dnia. I największe jakby, jak to się nazywa, sekwencja kontroli w nocy to było co 15 minut. Rzeczywiście więzień musiał jakby spać na wznak i rzeczywiście ręce musiały być jakby złożone tak na tym posłaniu. Więc to jest bardzo, tak bardzo dobrze przedstawione w filmie. Ja w nawiązaniu do słów dr Ewy, która doceniła walory filmowe, gatunkowe tego filmu. Otóż podobną strategię przyjęli twórcy polskiego filmu, który niedawno miał premierę na Netflixie. Mam na myśli Operację Hyacynt. To jest film, który dotyczy też lat 80., też służb, które rozpracowywały środowiska osób homoseksualnych. I też tam jest młoda ekipa filmowa i też widać, że owszem, twórców interesuje historia, oddanie klimatu czasów, ale w równym stopniu, jeśli może nawet nie bardziej, interesuje ich też taki potencjał gatunkowy. To też jest thriller, to też jest trochę film detektywistyczny, trochę film kryminalny, trochę taki pastisz nawet filmu milicyjnego. No i też tam widać, że twórców fascynuje estetyka tych czasów. Dla nich PRL, lata 80. to jest po prostu atrakcyjna sceneria. I musimy się pogodzić, że pewnie z upływem lat dla coraz młodszych pokoleń twórców ta przeszłość będzie pociągająca z takich też względów, nie tylko historycznych, faktograficznych, ale z takich względów estetycznych. Mhm.
ja Państwu jeszcze chciałam, ponieważ teraz mi się przypomniał film, który dotyczy również bycia tajnym współpracownikiem, a jest zrealizowany przez Andreasa Drezena, czyli reżysera pochodzącego z NRD byłej, który dzisiaj robi bardzo dobre filmy i robi karierę w filmie niemieckim zjednoczonym. I to jest film Gundermann. On jest w sieci. Więc proszę go poszukać i zobaczyć. Zobaczą Państwo różnicę, może wtedy właśnie, po seansie tego filmu zobaczą Państwo różnicę dokładnie w tej zachodnio- i wschodnio-niemieckiej perspektywie. I ona jest widoczna tam we wszystkim, w scenariuszu, w tym jak postaci są zarysowane, w początku, rozwinięciu i końcu akcji. Polecam Państwu ten film, Gundermann. Jedno zdanie, komedie Ostasy już też są. Tak. Tak, tak. No bo to jest ta kwestia, którą znają Państwo, nie wiem, z filmów Allo, Allo, czy też nie wiem, już wcześniejszych, jak rozpętam drugą wojnę światową, tak, czyli tego fundamentalnego pytania, czy jest taki moment w chronologii, gdzie o instytucjach albo czasach strasznie traumatycznych, potwornych, czy w pewnym momencie możemy się z tego śmiać, w jaki sposób, gdzie jest granica sympatycznego albo ironicznego komentarza albo spojrzenia, nie wiem, na ofiary, na sprawców i tak dalej. Tak. Jeszcze tutaj Kasia. Ja tak w poprzedniej wypowiedzi próbowałam tak bronić ten film, ale tak naprawdę jako akurat literaturoznawca to oczekiwałam jednak spójnej opowieści. Ona no nie jest to spójna opowieść i można pewne rzeczy wybaczyć, natomiast Hyacynt, tam mamy bohatera, który no, jest spójny i wiemy o czym ten film ma opowiadać i jakby jesteśmy w stanie to wyłapać. No, tutaj tych niespójności jest bardzo dużo, natomiast już tak ta naiwność, że on jest zaskoczony, do jakich metod posuwa się Stasi, przecież to wiedział chyba każdy. Zdziwienie, że będą manipulować teraz historią zdrowia żony tego piłkarza, no do tego jest dużo, tak? Także akurat no przyznaję Ewie rację, że z punktu widzenia narracji no on nie przekonuje. Natomiast ja byłabym w stanie wybaczyć wszelkie niedociągnięcia związane właśnie z kulisami, z wiedzą tajemną. Myślę, że tego nie wiedzą wszyscy i być może nawet nie muszą, aczkolwiek no, chyba większa staranność by się przydała. To już kończąc powoli, jeszcze jestem ciekawa, na ile jakby czytacie ten film też trochę bardziej jakby uniwersalnie, w sensie jako taką próbę uwrażliwienia na fakt, że jakby na świecie cały czas istnieją reżimy, które dokładnie w taki sposób funkcjonują, nie? I to zwłaszcza dzisiaj, kiedy jakby też mamy różnego typu dyskusje, różne rzeczy się dzieją na świecie, jest Rosja, Chiny, obozy w Chinach i tak dalej. I tak się zastanawiałam, na ile jakby to może być to też, można jakby na to tak spojrzeć trochę szerzej, że przywołanie jakby tego systemu równocześnie każe nam myśleć o systemach, które funkcjonują dzisiaj. No to jest tak, jak wczoraj rozmawialiśmy po wczorajszym filmie o Kawce, że Kafka buduje takie światy o takiej strukturze, które pasują zawsze i do wszystkiego, w każdej epoce i szerokości geograficznej. Wydaje mi się, że to jest bardzo podobna sytuacja. To znaczy, to jest taka sieć, jesteśmy jako ludzkość uwikłani w taką sieć władzy, terroru, zastraszania, że gdzieś w pewnym momencie zawsze na świecie będzie bardzo podobna, bliźniacza albo bardzo podobna sytuacja, a jutro się zaczyna olimpiada w Chinach. To tak a propos. Historia nigdy się nie kończy, nie? Tymczasem my musimy już kończyć. Bardzo Państwu dziękuję za udział, za dyskusję. Dziękuję naszym gościom, dziękuję Państwu. I tutaj właściwie kończymy tą rozmową Tydzień Filmu Niemieckiego 2022. Bardzo dziękuję Radkowi za kolejny tutaj etap naszej współpracy Germanistyki Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Toruniu z Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku w kolejnej edycji festiwalu. No i my bardzo jeszcze raz dziękujemy organizatorom, wspomnianemu środowisku germanistów, tobie Oli za zaproszenie, profesorowi za życzliwe towarzyszenie nam i dyskusję. Dziękuję CSM oczywiście za udostępnienie miejsca, za gotowość do pokazywania. Umówmy się, no ten film nie tylko wczorajszy, dzisiaj, niezależnie od tego, jak my będziemy o nim mówić, to nie są najłatwiejsze produkcje i tym bardziej dziękuję również Państwu za znalezienie w tych niełatwych pandemicznych okolicznościach też chwili, czasu i dyskusję i podzielenie się wątkami i impresjami i tym, jak Państwo odczuwają to.
Bardzo dziękuję również za to wszystko, za co tytuł podziękował. Kończymy. Dziękujemy bardzo.